Dzieci właśnie. To są socjotechniki zresztą stosowane przez różne ośrodki władzy. Carska władza je stosowała negatywnie. Hitler, który był dyletantem, jak to przeczytał, to się tym zafascynował i zrobił z tego samą jądro. No i później były skutki w formie norm prawnych. Ustawy norymberskie wynikały wprost z ideologii hitlerowskiej. Hitler był szczery, to znaczy, co mówił na podstawie ideologii, którą wyznawał, to i później realizował. Inni nie wierzyli, że coś takiego ktoś może chcieć realizować i myśleli, że on był demagogiem, który oszukuje publikę, bo były te nastroje silne antyżydowskie w Niemczech. One się brały zresztą z przyczyn klasowych, a nie narodowych, dlatego że Niemcy, Żydzi niemieccy byli wielkimi patriotami niemieckimi, walczyli na froncie, wielu z nich miało krzyże żelazne w czasie pierwszej wojny, oczywiście, a z tym, że populacja Żydów niemieckich była inna niż polskich. W Polsce był rozkład normalny, od wielkich bogaczy poprzez klasę średnią do zupełnej biedoty żydowskiej. W Niemczech to było mniej, bo u nas było 10% Żydów. Mówię o kryteriach tych religijnych jeszcze wtedy. To jest mierzalne, bo w rocznikach statystycznych jest statystyka wyznawców religii mojżeszowej. Ewentualnie druga rubryka ludzi, którzy język jidysz, który no jest właśnie niemieckiego, to też świadczy o pozytywnym nastawieniu do Niemiec. Uważali za swój język ojczysty. Oczywiście było mniej ludzi uważających jidysz za swój język ojczysty, niż ludzi wyznających religię mojżeszową. To w rocznikach statystycznych przedwojennych można sprawdzić. Było, już dokładnie nie pamiętam, ale chyba 250 000 różnicy. Czyli z tego wynika, że już była spora, no istotna statystycznie populacja Żydów w sensie wyznaniowym, których językiem ojczystym był język polski, a nie żaden. Król należy określić, skategoryzować jako Polacy wyznania mojżeszowego. Jakie były wskaźniki analfabetyzmu wśród populacji w Europie? No ja nie mam takiej statystyki, ale... Mniej więcej. U nas w szkole filmowej uczyli, że właśnie analfabetyzm był niższy wśród Rosjan. No, Niemcy tam powiedzmy... Ciężko mi się... No, w Niemczech dużo chyba mniej, tak. No, ale u Żydów to było tam 10% czy 15%, u Niemców 80% czy 70%, jakieś znaczne różnice były. No były, nie, ale chodzi o to, że analfabetów procentowo w populacji Żydów było niewiele. No właśnie, bardzo niewiele. Właściwie tylko kobiety. Bo każdy chłopiec żydowski i karaimski zresztą też od trzeciego roku życia musiał się uczyć. Ale chyba i wśród kobiet ten procent. Nie był duży. No nie mam tutaj, nie mam tutaj danych. Bo w Rosji był to jeden z największych. No tak, był. Oczywiście. Dlatego Trocki uważał, że w tak zacofanym kraju Rosja socjalizmu zbudować się nie da. A Stalin mówił, że to był właśnie główny strategiczny spór między Stalinem a Trockim. No ale wyszło na Trockiego. Wprawdzie zbudowano ten socjalizm, ale on się zawalił pod własnym ciężarem. Więc chyba Trocki miał rację. Jeszcze Trocki napisał w 1938 roku, że albo proletariat rosyjski, klasa robotnicza, nie proletariat, klasa robotnicza rosyjska obali dyktaturę biurokracji partyjno-państwowej, albo jeżeli tego nie zrobi, to prędzej czy później ta biurokracja pod hasłami demokracji, gospodarki wolnorynkowej obali socjalizm i wprowadzi, restauruje kapitalizm. I co? Gorbaczowa to nie jest.
No, dwa lata potem go zamordował agent biurokracji, mówiąc w tym języku, biurokracji tej policji dowywiadowczej, która była pięścią całej biurokracji, a no może nie od razu, ale na naszych oczach przepowiednia Trockiego się zrealizowała, kochani. Ale kto o tym wie? I ci, co w tej chwili wypisują, słuchajcie, takich bredni na temat trockizmu, jak teraz można się naczytać w internecie, nie tylko w internecie, bo to chyba jeszcze, może w okresie stalinowskim, ale w strategii stalinowskim miało to jakiś chociaż trochę związek z faktami, bo to jeszcze było świeże. Słuchajcie, ja akurat znam źródła, bo dzięki profesorowi Hasowi, który był nestorem polskich trockistów jeszcze przed wojną, nawet siedział trochę za trockizm. Dotarłem do źródeł i napisałem książkę Elementy historii trockizmu. Jest w formie powielonego materiału w tamtym okresie, bo żadne wydawnictwo się nie odważyło tego wydać w PRL-u, a i dziś wątpię, wydało. No to słuchajcie, takie bzdurstwa, no na przykład trockia masoneria. Możecie się naczytać u różnych tak zwanych autorytetów, że Trocki był wysokim masonem, nie pamiętam, chyba 33. Ale bzdury. Zaliczano nawet profesora Hasa, że też jest członkiem masonerii. Ale bzdury. Niektórzy moi dobrzy znajomi paleoetycy to mówili, fantastycznie, ten pański przyjaciel mason. No ja w końcu profesora Ludwika zapytałem, mówię, panie Ludwiku, no ciągle mi moi paleoetycy wypominają, że pan jest masonem. Masoneria bardzo szanuję go jako naukowca, bo on obiektywny na podstawie źródeł osobowych, rzeczowych, głównie dokumentalnych, napisał wiele tomów z historii masonerii. No ja mówię, no jak to z panem jest i masoneria? Mówię, proszę pana, ja jako trockista nie mogę być masonem, bo przecież na zjeździe Kominternu w 22 roku na wniosek Trockiego Komintern powziął uchwałę zakazującą członkom partii komunistycznych i robotniczych należenia do masonerii jako organizacji burżuazyjnej. Tych towarzyszy, a sporo takich było w partii komunistycznej w Francji, którzy należeli do masonerii, zobowiązano do wystąpienia i ogłoszenia o tym prasie partyjnej. Na tym się później w stosunku do hitlerowcy, bo zanim doszli do władzy, bo jak ktoś był katolikiem, a chciał wstąpić do jedynej to w ogóle nie było się mówi. Ale z kościoła katolickiego ogłosić o tym w prasie partyjnej. I tam całe strony w Turkish Wehrmachtem, prawda, jeden osób taki wystąpił z wyznaniowej katolickiej. Ale tutaj można powiedzieć komuniści, no bo jeszcze wtedy nie było podziału na trockistów i stalinowców, Stalin jeszcze był wtedy komisarzem do spraw narodowościowych. W drugim szeregu był najwyżej. Głównie to był Lenin i Trocki. I ci towarzysze, którzy należeli do masonerii, to nie tylko musieli ogłosić o tym w prasie partyjnej, ale jeszcze przez dwa lata podlegali karencji. W tym okresie nie wolno im było pełnić funkcji partyjnych, które były związane z przemawianiem do ludzi. Sam tam agitatorem powiatowym nie mógł taki być. No więc, a jeszcze zakończenie jest najważniejsze tej uchwały Kominternu, że ukrycie przed władzami partyjnymi przynależności do masonerii będzie traktowane jak próba infiltracji partii przez wrogą agenturę, więc na równi z wrogimi wywiadami. No to mówi, mnie to w sumieniu moim obowiązuje jako trockistę, mówi profesor Hasz, to jak ja należy do masonerii.
Co to ja mówię, no to, to podejrzewanie pana o przynależność do masonerii, to jest po prostu dowód ignorancji. Czy to jest dowód na to, że ruch komunistyczny w ten sposób się odrzucił? Proszę pana, on się już oderwał, bolszewicy się oderwali już na drugim zjeździe i tam jest spór o definicję członka partii, tam ewidentnie Lenin się starł z masonami w tym ruchu robotniczym i już wtedy została przerwana pępowina, a Trocki to już na tym zjeździe Kominternu sfinalizował. No więc to tak, tak, tak wygląda się te dokumenty, ale macie, ja tego nie dyktuję, bo to macie w moich kilku książkach o tej uchwale Kominternu, tylko jedną rzecz zwracam uwagę. Otóż najpierw korzystałem z polskich tłumaczeń tego fragmentu tej uchwały, ale kiedy dostałem od docenta bieguna, który się zajmował masonerią w Mińsku właśnie, no stąd się wzięły te legendy, że ja wykładałem na szkole KGB w Mińsku. Tam nie było w ogóle szkoły KGB, teraz jest, bo KGB istnieje tylko na Białorusi w tej chwili, tam teraz jest szkoła KGB, stąd ta nazwa. Ale w tamtych czasach żadnej szkoły KGB oficerskiej nie było w Mińsku, ale był docent biegun, który badał te sprawy. Jak dostał moją tajemnicę mafii politycznych, to mi przysłał oryginalny rosyjski tekst tego. I w polskich tłumaczeniach było tak, że ukrycie przynależności do masonerii przed władzami partyjnymi będzie traktowane jak próba infiltracji przez wroga klasowego. A w oryginale jest wroga agentura, no kochani, to jest różnica. Przez wroga klasowego to na przykład bywszy obszarnik ukrył swoje obszarnicze pochodzenie i chciał się do partii zapisać i robić karierę. Niekoniecznie musiał być wrogą agenturą, albo jakiś burżuj. Na przykład. Jaruzelski by tutaj podchodził pod to. On nie był ukrywał, nie ukrywał. On był szczery i otwarty. No i to jest inna kategoria. Wróg klasowy, no to zasługuje na to, żeby go wyrzucić z partii i koniec. No wroga agentura, to już orły z NKWD się nim zajmowały, jak to w zapiskach oficera Armii Czerwonej Sergiusz Piasecki napisał, więc proszę was, to zupełnie inna kategoria jest. Więc tak to wygląda. Oczywiście, żebyście wiedzieli o tej uchwale Kominternu wśród towarzyszy w PZP, że nikt nie wiedział. Osobiście to sprawdzałem, bo miałem wykłady dla towarzyszy na temat burżuazyjnej organizacji, jaka jest masoneria i zawsze tę uchwałę Kominternu cytowałem, no ale Trocki był źle widziany od czasu, jak go wykleli, więc moja książka Elementy historii trockizmu nie dana przez KIF, który pisał nawet umowę i zapłacił mi. Dopiero to jako materiał powielany wydał Zarząd Główny SZSP. Ale zrobili to jako taki bardzo powielaczowy materiał. No ale mam to, jakby ktoś chciał, to jest do dyspozycji. No i teraz proszę. Dobrze, nawet w komunistycznych encyklopediach, tej gierkowskiej słynnej czterotomówce z piątym suplementem z lat 80. To nie jest komunistyczna. Gierkowska nie jest komunistyczna. Jest historia powinien to odróżniać. Kiedy był komunizm, a kiedy. Ale ruchu robotniczego nie uczono porządnie ani w PRL-u, ani teraz. Jest tam anotacja, że masoneria to jest liberalno burżuazyjna organizacja o charakterze nie reakcyjnym, ale antykomunistycznym i raczej w negatywach. Jest notka w tej encyklopedii. No ale na ogół nic nie, na ogół nic nie. Encyklopedii było, ale towarzysze nie czytali encyklopedii. Więc proszę was, to jest kwestia, widzicie, norm z kategorii dobra. I na zakończenie mogę wam powiedzieć, że podstawowym
wyróżnikiem, będziemy o tym mówić, cywilizacyjnym, jest właśnie relacja etyki do prawa. W różnych cywilizacjach występują różne relacje między etyką i prawem. Tu by na przyszły raz warto, aby koledzy tą taką przenośną tablicę zdobyli, pożyczyli, przywieźli łatwiej z flamastrem. I ja tu schematycznie przedstawię na schematach, a tu podyktuję. Na przykład, ja mam tam pełny wykaz możliwości, bo to jest tam określona liczba relacji. W sensie, no powiedzmy, na teorii odnowościowym, ale tu dam przykłady. Na przykład, w cywilizacji łacińskiej, to jeszcze nie jest definicji, nie podaliśmy, ale daję rozwoić was z tą nomenklaturą koneczniańską. Otóż w cywilizacji łacińskiej jest zdecydowana dominacja norm etycznych nad prawnymi. To znaczy, normy prawne nie mogą być sprzeczne z etyką. Oraz jest bardzo ważne prawo naturalne. Ważniejsze od tego stanowionego, alias pozytywnego. No i czas, nie? Bizantyńskie zdrowie. Normy prawne, tutaj jeszcze. Bizantyńskie. Nie mogą. Być sprzeczne z etyką. Z normami etycznymi już ściśle. Tak. Bo etyka to jest, może być rozumiana obiektywnie jako, no powiedzmy, obiektywne pojęcie dobra i zła. A tu mówimy o normach społecznych. Czyli to, co jest w psychice ludzi. I dalej. O prawie naturalnym. I prawo naturalne jest ważniejsze od. No to jest konsekwencja. Prawo naturalne jest ważniejsze od prawa stanowionego. W cywilizacji bizantyńskiej prawo jest ważniejsze od etyki. I za dobre to jest zgodne z prawem. To jest istota kategorii dobra. Etyka to tak jakby wspomagała to prawo. I dalej. Nie ma tu miejsca na etykę sprzeczną z prawem. Czyli prawo jest z etyki. Tak. Nie ma tu miejsca na etykę sprzeczną z prawem. Czyli etyka nie może być sprzeczna z normami prawnymi, tak? Tak jest. Może być, ale jak będzie, to oberwie. Mocno oberwie z normami prawnymi. I to ostatnie jeszcze. Krótko. Dobre jest to, co stanowi prawo. No jak wyszły w Niemczech na przykład ustawy norymberskie, to wszystko zgodne z procedurami prawnymi przepisanymi konstytucją się odbywało. Oczywiście żadne etyczne oceny tutaj nie miały znaczenia. Powołano urząd do spraw ochrony rasy. Wtedy na jego czele stał Hermann Göring. On miał wiele funkcji. Jedną z nich ustawy norymberskie określały prawną definicję Żyda. To nie tak jak w Polsce. Urban napisał, że Polacy sami sobie Żydów nie adorują. To jest Polniszewicza. To w Niemczech takie rzeczy nie wchodziły i nie wchodzą w grę.
Wobec tego powołano urząd i wyś ustaw ten urząd ustalał w pierwszy de facto nie. No ale oczywiście w myśl tych ustaw, bo to było państwo prawa. Jeszcze ksiądz zapytał, nie miał tego. To było to jakby proporcjonalne do tego, że jak kobieta, jak jest się po matce jest się Żydem, a po ojcu jest się... Nie, to jest harmonyczne. Tam to wszystko szło po prostu. Nie, tam było równouprawnienie mężczyzn i kobiet, proszę pana. No już nie chcę, co to przypominać. To dziadek lub babcia jakakolwiek. Nie. No po prostu powiem panu, jak to było sformułowane. To znaczy, no oczywiście, no, jak prawnicy musieli ustalać na podstawie konkretnych rzeczy, a nie na podstawie na przykład wyglądu, czy badania na wskaźnika głównego czasu. Antropologiczne. No bo to się nagle okazało, że pan Majer na to chwilę jest Żydem, bo ma taki wskaźnik główny i głowy. Nie. To pani się wietrza w tym było. Niemczech była prawna definicja. Każdy, kto kiedykolwiek należał do gminy wyznaniowej żydowskiej, a to urzędy podatkowe miały wykaz, bo jest podatek wyznaniowy. I to był konkretny urzędowy materiał z urzędów podatkowych, tylko przekazano do urzędów do spraw ochrony rasy, już był gotowy materiał dowodowy. Więc albo sam należał, albo co najmniej jedno z rodziców, wszystko jedno, czy matka, czy ojciec. Albo co najmniej dwoje z dziadków. Jeszcze była jedna możliwość, jeżeli współmałżonek był mąż Żydem albo żona Żydówką, a ta strona właśnie jedna nie była zgodna z definicją ustawy norymberskiej, to ten Aryjczyk, bo oni tam używali takiej nomenklatury, chociaż w antropologii to bardzo nieścisłe określenie z punktu widzenia naukowego, albo w ogóle nawet już teraz istnieje diagnostyczne, to w językach ewentualnie można mówić. Profesor Peter Rani na to obśmiał, że on jest prawdziwym Maryjczykiem, bo jest najwyższej kasty. No właśnie, tak. A jeszcze... To mocno, a ten nomenklaturę naukową. No i tutaj po prostu, jeżeli mąż dajmy na to, to skończy, czy mąż czy żona. Była jedna strona aryjska, a druga żydowska, zgodnie z ustawą norymberską, to miał dwie możliwości. Albo się rozwieść, no to wtedy pozostała Aryjczykiem. A ci nie rozwiódł, to żydowskość współmałżonka przechodziła na niego. To zresztą nawet w filmie pokazano, jak tam taki... No takie były sytuacje, że ktoś kto... Sam z myśl ustaw norymberskich nie byłby Żydem, ale w tracji małżonka lądował w getcie. A jak ktoś był, się przechrzcił, no to albo się z powrotem... Nic nie miało to przed chrzest. W Polsce przedrozbiorowej był decydujący, bo powiedzmy stan żydowski był określany per fides, czyli przez wiarę. Jak się już przestało być Żydem. Ustaw norymberskich to nic nie miało żadnego znaczenia. Oczywiście były tylko po to, żeby maskować, to była konspiracja, ale sam fakt tu nic nie dał. Jak ktoś kiedykolwiek był rejestrowany w gminie wyznaniowej żydowskiej, koniec. Oczywiście w warunkach wojennych to te uprawnienia przekazali na organa policyjne, jak to w czasie wojny. I ci żandarmi ci to ustalali na podstawie dowolnych donosów albo piracy oko. Ale w Niemczech przed wojną to był i ustalali zgodnie z ustawą. Urząd Ochrony Rasy, jakoś tak to się nazywa. Tak, on się nazywa. No też dezinformacja, dlatego że no to nie rasę badano, tylko przynależność do gminy wyznaniowej. Więc oszustwo już, można powiedzieć, w założeniu było w ustawach norymberskich. Jeszcze tu muszę jedną rzecz powiedzieć, no bardzo, jeszcze jeden przykład. W cywilizacji żydowskiej, i to proszę zanotować, w cywilizacji żydowskiej normy prawne i normy etyczne są
tym samym to jest prawo ogólne przecież. Nawet używano określenia stary zakon. Czyli tutaj normy prawne. Tu normy prawne i etyczne są identyczne. Tam nie ma problemu. Tego, który jest z cywilizacji łacińskiej, bizantyjskiej. Jeszcze są inne możliwe relacje, nie będę mówił, ale teraz na zakończenie chcę zrobić aktualną dygresję, ale związaną z tematem. Otóż są tacy, no nie wiem jak ich nazwać, paleonarodowcy, którzy jawnie się nie przyznają do hitleryzmu, bo to jest karalne. To jest instynkt samozachowawczy, ale tam po cichu sobie albo hajlują, albo no, można powiedzieć, że są zafascynowani starożytnym Rzymem. No nie starożytnym, tym niemieckim. Trzecią rzeczą, hitleryzmem jako kierunkiem. No bo tak, on tam pewne rzeczy złe robił, ale w gruncie rzeczy. No nie mówią tego jawnie, bo za to wyrok grozi. Zresztą tego rodzaju wchodzenie w podziemie takich ludzi. A lepiej by ich mieć na widoku. Tak jest moje stanowisko osobiste. Ludzie w Polsce, gdzie. A tak się oni tam kryją, ale ja teraz to ocenię z punktu widzenia rozwoju ruchów narodowych w skali światowej. Bo nikt takiej oceny nie zrobił dotychczas poza mną. Moi drodzy, z punktu widzenia ruchów narodowych na całym świecie, jaką rolę odegrał ruch narodowy niemiecki w formie hitlerowskiej? Rolę prowokatora. Z punktu widzenia ruchów narodowych, Hitler był prowokatorem, a jego ruch był jako ruch, jako organizacja, organizacją prowokacyjną. To znaczy doprowadzono, bazując na szowinizmie, który jest z definicji skrajną, wymaczoną wersją nacjonalizmu w naszym rozumieniu, ale w tej chwili oczywiście doszło do tego, że nacjonalizm się kojarzy z szowinizmem, a szowinizm z hitleryzmem. I to jest efekt długofalowy, strategiczny, ideologiczny efekt działania Hitlera. Więc ja mnie nie interesują intencje nieboszczyka Hitlera. Czy on chciał dobrze, czy działał celowo jako prowokator, mnie to absolutnie nie interesuje. Natomiast oceniam obiektywne skutki jego działań. No, jeszcze dla narodu niemieckiego to bym dodał, by nie przyjaźni polsko-niemieckiej, dodałbym, że doprowadził do strasznej katastrofy naród niemiecki. No, takiej klęski, jak w wyniku działań Hitlera, to jeszcze naród niemiecki nie przeżył. Ale to jest wewnętrzna sprawa Niemiec. Oni zresztą u siebie tępią jak najbardziej. Ale ja to oceniam z punktu widzenia, nazwijmy to umownie, międzynarodowego ruchu narodowego. Czy ruchów narodowych. Hitler i jego ruch to byli prowokatorzy. Oni byli szowinistami, a nie nacjonalistami. To jest zasadzie... Ale szowinizm powiedzmy można traktować jako wypaczenie skrajne nacjonalizmu, a w myśli polityki wypaczenie zamienia się w zaprzeczenie. A ja się z kolei powiedziałem, że ten więziony we Włoszech 15 lat, właściwie on mógł chodzić po żywie w towarzystwie SS-man, który zmarł w tym miesiącu wieku, Erich Priebke, to w 2010 roku rozważał kandydowanie na prezydenta Republiki Federalnej Niemiec z ramienia neonazistowskiej NPD. No tak, ale to są wewnętrzne sprawy niemieckie. Ja tu tylko z przyjaźni dla Niemiec przypominam, że on doprowadził Niemcy do bezprzykładnej klęski. Ale z punktu widzenia, powiedzmy, nacjokratycznego, nazwijmy to już nowocześnie, to oceniam Hitlera i jego ruch jako wielką prowokację w skali międzynarodowej. A są też dowody na to, że międzynarodowa reakcja w owym czasie anglosaska głównie, proszę was, i ówcześni banksterzy finansowali Hitlera. Wiedzieli, co robią.
Jest w mojej książce nawet o sterowaniu międzynarodowym. Dokładna analiza sformalizowana, jak to było precyzyjnie sterowane. Na ile Hitler sobie z tego zdawał sprawę, to mnie absolutnie nie interesuje, bo to jest jego osobista sprawa, a mnie psychika akurat Hitlera. Hitlera wykorzystano do skompromitowania ruchu narodowego. Tak, ruchów narodowych. Bo żeby on tylko skompromitował ruch narodowy niemiecki, to żeby była sprawa wewnętrzna niemiecka. Ale on skompromitował wszystkie ruchy na całym świecie. I to już. Ponieważ siostra chce śpieszyć, to już dziś tylko. Spakujemy i wyjdziemy, żeby nie przedłużać. Ale wiecie, no chciałem to porządnie omówić właśnie w tym. Ale to na zewnątrz, już żeby nie przedłużać. To tam na lodę, tak, tak, bo myśmy przeciągnęli to. Nie boli proszę. To już się tylko przeżegnamy. Więcej syna i duchowi.